Odcinek powstał przy współpracy z firmą Grenebieluni. Jest to sklep z świetną obsługą, komfortem dobierania części oraz oferuje najlepszy stosunek cen do jakości produktu. Cię w kolejnym odcinku z serii, której remontuję przedni napęd w Maseju. Dlaczego mówię kolejny, choć jest napisane, że w pierwszym? Dlatego, że najpierw była zapowiedź i wyjaśnienie, co tu robię oraz dlaczego. Więc jeśli go nie widziałaś, to kliknij w adnotację lub wejdź na kanał, gdzie znajdziesz playlistę całej serii. Trochę to pomieszałem, ale mam nadzieję, że połapiesz się w tym bez problemu. W tym odcinku zajmiemy się demontażem. Z perspektywy czasu oraz doświadczenia nabytego przez ten remont mogę powiedzieć, że to jak ja się tym zająłem, niepotrzebnie przyswoiło mi trochę problemów. Dlatego często będę mówił, jak coś lepiej zrobić, niż widać się na filmie. Po to, abyś miał łatwiej, gdybyś używał tego filmu jako poradnika. W pierwszej kolejności, aby zająć się demontażem, pamiętajmy o zabezpieczeniu wszystkiego tak, aby praca, którą wykonujemy, była bezpieczna. Mam na myśli tylnie koła, które powinniśmy zablokować, wrzucić najmniejszy bieg oraz zaciągnąć ręczny bądź hamulce. Gdy to zrobimy, możemy zająć się podnoszeniem przodu ciągnika. I teraz opcjonalnie, jeżeli nie posiadasz odpowiedniego klucza typu pneumat, możesz poluzować śruby trzymające przednie koła, ponieważ w tym momencie są one zaparte o ziemię, więc podczas odkręcania nie będą one ci się obracać. Po zrealizowaniu tych czynności całość powinna wyglądać jak na zamieszczonym obrazie. Następna czynność, która powinna być wykonana, to demontaż zwrotnic. W moim przypadku była to najtrudniejsza część całej pracy, ponieważ... Cały remont cały czas trwa, więc on jest naprawdę dosyć długi. Miał być trochę krótszy, ale cały czas jesteśmy coraz bliżej, coraz bardziej do przodu. Ja zaraz wam pokażę, co i jak się działo, żeby nie być gołosłownym. Tą motostal to już widzieliście, ona sobie dawała radę z tymi dwoma stworzniami. No ale jak się potem okazało, gdy zakładaliśmy je na te drugie dwa, te które były u góry, no niestety one miały jakiś problem z tym, nie chciały z nami współpracować. No więc to nie zdało egzaminu. Próbowaliśmy zrobić tak, że wsadzałem pręt, to jest specjalny pręt M18 pod te stworznie. No, on był wkręcany do tych stworzni. Może wam pokażę. Mamy stworzeń, jest on tutaj wkręcony. Tu była zakładana metalowa rurka, taka powiedzmy z 5 kg miała. Tutaj z drugiej strony końca była nakrętka, tak żeby ta metalowa rurka miała punkt zaczepienia. No i było cały czas uderzane, było tak jup. No i to oczywiście też nie zdało egzaminu. Ja bym powiedział nawet, że to było gorsze rozwiązanie niż to pierwsze, aczkolwiek no zawsze było warto próbować. No i potem weszły takie już rzeczy totalnie na hardzie. Wzięliśmy dwa grube kawałki metalu, one to w ogóle zlane z czegoś. Zespawaliśmy dwa ze sobą, tutaj wkładaliśmy śrubę, wkręcaliśmy do stworznia. Podkładki oczywiście tak samo jak w tym pierwszym przypadku, jak widzieliście, tak żeby to zaparło się. No i to się okazało przy dużym nacisku, no niestety to po prostu pękło nam na pół, ja dostałem odłamkami w głowę. No gdybym miał kamerę, to już bym nie miał kamery. No i tak to wyglądało, że to po prostu sobie nie dało rady. A więc, no trzeba było coś wykombinować jeszcze lepszego. Do gry musiało wejść coś. To już po prostu no, nie miało prawa w żaden sposób się poddać. Choć naprawdę wyszło jak wyszło, nie wiem czy to widać. No to może tak postawię. No nie, raczej nie będzie tego widać, ale to jest nawet jak na taką podwójną stal. Trzeba było to przewiercić. Najpierw przewierciliśmy to na 18 i ten stworzeń akurat super fajnie, no w końcu udało się wyrzec. No ale to już były takie naciski, że... jechaliśmy tym kluczem i do tego była dołożona taka rurka. Taki klucz. No i
silne dwie osoby, która jedna będzie trzymać cały osprzęt, który tutaj leży, łącznie z kluczem, a druga, która po prostu będzie kręcić. No i powoli wyszło tak, że od tego nacisku właśnie ten fragment tutaj, kawałek tego stworzenia odstrzelił. My się straszyliśmy, no chyba nie pójdzie. Ale tam sikaliśmy różnymi detergentami, odczekaliśmy trochę się kręciło, waliło. No i w końcu wyszedł. Jedna taka ma 16 mm. No, więc dopiero 32 mm bardzo porządnej stali dały sobie radę z tym, żeby wyjąć ten stworzenie. Jeszcze nie wiem, czy to dałbym radę wam pokazać. Zrobimy sobie coś takiego. Tutaj ostrości nie złapię na tym aparacie, niestety. Śruba oczywiście maszynowa. Ten stworzeń już przy tym wyciągaczu wyszedł bez problemu, ale niestety ten stworzeń miał taki defekt, że obrobił nam się gwint, więc no nie było wyjścia, trzeba było coś zrobić, żeby jakkolwiek kręcić kolejną śrubę. No więc trzeba było przegwintować ten stworzeń na M20. Trochę się namęczyliśmy, żeby to przegwintować, no bo jednak taki kawałek stworzeniano nie jest ze zwykłej stali. Ale co, udało się. A więc, jak widzisz, była to dość kłopotliwa część zabiegu. Następne, co należy zrobić, to zdjąć końcówki drążków kierowniczek. W moim przypadku były również zapieczone i skorodowane, więc posłużyłem się palnikiem. Następnie należy otworzyć zwrotnicę, oczywiście nie zapominając, że w środku jest olej, który należy spuścić. W środku znajduje się zabezpieczenie segera, które należy zdjąć za pomocą szczypców oraz koło zębate za zabezpieczeniem. W ten oto sposób zwrotnicę można odłożyć na półkę. Ostatnia czynność, jaka nam została, to wyjęcie wałów przenoszących napęd z mechanizmu różnicowego do kół. No i teraz tak naprawdę mamy dostęp do mechanizmu różnicowego wału atakującego oraz talerza słonecznego. No ale co? Tą dalszą część naprawy będziecie już mieli w następnym odcinku. Myślę, że wam się podobała taka forma. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, ponieważ jeżeli będę widział, że wam się to podoba, to będę robił więcej tych tutoriali. Będę starał się jeszcze więcej tego wszystkiego otworzyć. No i to tyle. No, trzymajcie się. Cześć.